Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy film to nie, uwaga, vlog. Postanowiłam robić więcej takich filmów gadanych, bo bardzo je lubicie. Ja w ogóle myślałam, że wy nie lubicie takich gadanych. A najwięcej wyświetleń ma ostatnio mój filmik, gdzie gadam. Po prostu siedzę i gadam. Zanim przejdziemy do filmu, właśnie muszę wam powiedzieć, że będzie więcej filmów takich gadanych, jakichś takich jak dzisiaj i innych takich tematyczno-modowych, urodowych, no i oczywiście vlogi. Druga rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, to to, żebyście wpadali na mojego Instagrama, ponieważ tam dodaję bardzo dużo modowych reelsów, a dzisiaj odcinek będzie o modzie. O modzie szkolnej i o modzie uniwersyteckiej, ponieważ dzisiejszy film to Back to School i ja nie wiem, kiedy ja ostatni raz nagrywałam Back to School, jakiekolwiek Back to School. Ja zawsze lubiłam oglądać i robić takie filmy. Swego czasu bardzo miałam dużo takich filmów. Ja na szczęście nie muszę Back to School, ale jak wy musicie Back to School, życzę wam powodzonka, trzymam za was kciuki. Pamiętajcie, nic nie dajcie sobie wmówić, że jesteście do niczego, ponieważ jesteście do wszystkiego, jeżeli tego bardzo chcecie. No nie wracam niby do school, ale na studia. Od października zaczyna mi się drugi rok studiów psychologii. Jestem w trakcie przenoszenia się na inną uczelnię. Mam tutaj oczywiście kawę. Ostatnio, jak nagrywałam tutaj reelsy modowe, to strząchnęłam kawę i wylała się ta kawa na dywan, na podłogę. Bolało bardzo. Ostatnia kwestia, zanim przejdziemy, to, że nie widać mnie od głowy do stóp, tylko od głowy do, nie wiem nawet, czy kolana mi widać, ponieważ nie mam szerszego obiektywu. Muszę zainwestować w szerszy obiektyw do właśnie takich bardziej modowych filmików, do jakiejś stylizacji, ale będę wam pokazywać, jak dany outfit wygląda również w lustrze, więc będziecie mieli całość. Będę starała się również jakoś powyginać i damy radę. Pierwsza stylowa, pierwsza propozycja to koszula, dżinsy i biały top. Ten top jest taki ładniejszy, powiedzmy, ten z tych ładniejszych, bardziej eleganckich. I na to koszula, można oczywiście bez koszuli, ale tak jakoś tutaj, wiecie, tak ta bluzka tutaj wszystko eksponuje, jest dosyć króciutka, więc na uczelnię, a tym bardziej do szkoły, założyłabym na to właśnie jakąkolwiek w sumie koszulę. Ta koszula to jest mój nowy zdobycz z Primarka. Ostatnio byliśmy w Londynie w Primarku z dziewczynami i właśnie taką koszulę sobie wzięłam. Ona kosztowała około 12 funtów chyba, albo nawet nie. Ta bluzka jest z Bershki, kupiłam ją jakieś 3 lata temu nawet. Całkiem naprawdę możliwe, bo ja chodzę w tej bluzce, w tym topie każde wakacje, męczę ją przez każde wakacje i myślę, że już od 3 lat tak ją męczę. Jeansy są z Levisa, a buty założyłabym do tego... Ja mam takie Adidasy z czerwonymi elementami. Myślę, że ten róż do czerwonego bardzo fajnie fituje. Mega połączenie. I to są Adidas Samby. Bardzo lubię ten fit, bo jest bardzo wygodny. Jest taki casualowy, ale wiecie, nie chcę powiedzieć, że jest elegancki, ale taki odpowiedni do szkoły. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale on jest taki ładny, taki poprawny. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, brakuje mi słowa, ale do szkoły jak znalazł. Do tego mam taką spinkę. Spinka jest ze Stradivariusa, taki kwiatek. Jeśli w ogóle chodzi o torbę, to mam tylko jedną torbę do szkoły. Do szkoły, ja zawsze też mówię na studia szkoła, ale staram się jakoś tutaj wam oddzielić, że szkoła to podstawówka, liceum, a studia wiadomo. To jest moja ulubiona torba do wszystkiego, na wszystkie okazje, a do szkoły i na studia sprawdza się idealnie. Dużo się tutaj pomieści, jest to Longchamp. Jest to kolor czarny, czasami wydaje się być granatowy, ale bardzo lubię te torebki. Planuję sobie jeszcze kupić taką beżową, ale mniejszą. Zobaczymy, jak z czystością, bo ta już mi się bardzo ubrudziła, mimo że jest czarna. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię taki styl i to jest w sumie mój styl. Tutaj wszystkie stylówki są w moim, takim typowo moim stylu. Wszyscy znajomi i rodzina powiedzieliby, że to cała ja. Lecimy dalej. Jak coś, ta koszula ma bardzo fajny materiał. W ogóle 100% bawełny i czuć, naprawdę czuć tą jakość. I ta koszula jest oczywiście różowa w paseczki. Kolejny outfit jest naprawdę
jeszcze bardziej wygodne. Ja w ogóle zawsze stawiam na komfort w szkole. Ja pamiętam, że jak pisałam maturę z matematyki, ubrałam takie dresowe czarne spodnie. One nie były dresowe, te spodnie miały taki materiał dresowy, ale krój miały elegancki, do tego taką polówkę białą, też bawełnianą, i naprawdę było mi mega wygodnie. Mówię, nie, stawiam na komfort i zawsze takie triki na egzaminy, testy bardzo polecam. Więc mamy tutaj dresy. Ja na to mówię dresy, są to spodnie rozszerzane, elastyczne. Są one również z Primarka. Też je kupiłam właśnie teraz w Londynie, ale myślę, że w Polsce na pewno też będą, bo to taki klasyk. Takie same, tylko z mniej takiego śliskiego materiału mam spodnie z Decathlonu. Naprawdę w Decathlonie znajdziecie taki sam krój, takie sportowe spodnie rozszerzane. Uwielbiam. Myślę, że one są już modne z 5 lat i nadal nie wychodzą z mody. Do tego zwykły bawełniany t-shirt top. Ja mam go z Bershki. On jest bardzo teraz na czasie taki, no konkretnie ten. Do wszystkiego dziewczyny zakładają ten top. Jest on taki bardzo klasyczny, ale ma miły materiał. Do tego chyba właśnie takie podobne spodnie były w komplecie. Na to wszystko mamy marynarkę z Zary. Fajnie sobie podwinąć tak tą marynarkę, jakiś zegarek założyć. Wygląda to mega estetycznie, elegancko i wygodnie. Czyli moje ulubione połączenie i rozwiązanie. Założyłabym do tego te same co do poprzedniego outfitu, czyli samby. W ogóle one się nadają idealnie na rok szkolny i studencki. W ogóle mam zadyszkę, jest mi już gorąco w tej marynarce, bo jednak ten outfit nie jest typowo na wrzesień, który mamy bardzo upalny. Dzisiaj jest 30 stopni, nagrywam to 2 września. Także jest to outfit bardziej na jesienną pogodę, a teraz to możemy o tak, tak sobie pochodzić. Marynarkę możecie zmieniać też na każdą inną, białą, czarną, szarą. Kolejna propozycja to jest taka, że zmieniam właśnie tylko górę na taką bardziej letnią i jest to kamizelka. Po prostu kamizelka. Też daje taki vibe elegancko-sportowy. Takie kamizelki to super rozwiązanie i mega są teraz na czasie. Od wakacji zauważyłam, że nie, w sumie gdzieś tak koło od maja zauważyłam, że wszystkie dziewczyny chodzą w tych kamizelkach garniturowych i łączą je naprawdę z różnymi rzeczami, więc myślę, że w tej opcji również super się sprawdzi. Zapięta albo nie zapięta. Uważam też, że bez tego t-shirtu jednak ładniej to wygląda z tą kamizelką i bardziej tak wakacyjnie, szczególnie jak jeszcze jest bardzo ciepło na zewnątrz. Bardzo ładna. Ta kamizelka jest z H&M-u i bardzo często chodziłam w niej przez ten cały sezon właściwie. Kolejny outfit z serii wygodnie, ale ładnie. I zanim powiecie, że jest to piżama, to ja wam powiem, że jest to boho style, który uwielbiam. Tą koszulkę również kiedyś kupiłam w Primarku za... też nie pamiętam ile, ale wiecie, w Primarku nie są drogie rzeczy. Nie wiem z czego, już pewnie gdzieś metkę urwałam, ale naprawdę jakościowe są te rzeczy. Bardzo dobrze się trzyma i jest ona tak typowo pod boho style. I jeżeli chodzi o spodnie, to faktycznie są bardzo piżamowe, ale jak wiecie, takie spodnie, właśnie te piżamowe, są teraz hitem. Wszyscy w nich chodzą, przyszły do Europy, bo jak wiadomo, w Stanach zawsze się chodziło w spodniach od piżamy, a teraz przyszło do Europy i wszyscy chodzą właśnie w takich spodniach, dosłownie w takich, czyli paski biało-niebieskie. Ja osobiście je bardzo lubię, są one z H&M-u, są one lniane, bardzo wygodne i uważam, że na czasie, modowe. No i ten cały outfit bardzo, bardzo do mnie pasuje, do mnie przemawia, też nadaje się jak najbardziej do szkoły lub na uczelnię. I to jest taki bardziej letni outfit na teraźniejszą pogodę, jak jest trochę cieplej, także nie ugotujecie się w tym. A jeżeli chodzi o buty, to proponuję jakieś espadryle albo jak ja mam tutaj, balerinki. Ze Stradivariusa, bardzo wygodne, przechodziłam w nich całe lato. Ja w ogóle tutaj składam te outfity z moich ulubionych ubrań. To widzicie, co w sumie zakładam na co dzień. Jedyne co, to trochę w tych spodniach bardzo mi się rozszerzyły mi się końce nogawek i trochę mi się skurczyły w praniu. One generalnie były takie dłuższe i takie bardziej proste, a nie takie wywinięte na końcach. Do takich spodni możecie wybrać również inne koszule lub koszulopodobne bluzki. Tutaj mam taką również boho, bardzo ją lubię. Tutaj mamy taką zwykłą koszulę, też w takim pięknym niebieskim kolorze.
ze Stradivariusa, ta jest z Zary i jeszcze mam taką propozycję i ta koszula jest z Oysho. Bardzo ją lubię, chociaż Michał się śmieje, że w tej koszuli wyglądam jak pielęgniarka. Jest ona trochę taka, wiecie, formalna. Pokazuję wam tylko o tak o, przykładam do tych spodni, bo te wszystkie koszule, bluzki są bardzo podobne, a jeśli chcecie mnie zobaczyć w całości w tych bluzkach i w tych spodniach, to nagrałam taki dedykowany film na Instagramie, jak stylizuję ubrania właśnie do tych konkretnie spodni. Ja mam obsesję na punkcie właśnie takich kamizelek, więc jeszcze wam pokażę stylizację z tą kamizelką i właśnie z tymi spodniami. Uważam, że taka kamizelka jeansowa bardzo pasuje do takich materiałowych spodni, w sumie do wszystkiego, zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda. I ta kamizelka jest z Hollistera. No dobra, to jest outfit w stylu co do nie umiem, to do wyglądam. I tak to bym nazwała. Jest to przepiękna sukienka pleciona. Nie wiem jak określić. No po prostu taka sweterkowa sukienka. Bardzo ładnie tutaj leży. Jest tutaj przyległa. Jest trochę rozszerzana od kolan. Do tego założyłam kowbojki, trochę biżuterii. I to jest zdecydowanie outfit na jeszcze taki wakacyjny sezon. Taki wrzesień, ciepły październik. Do tego można na zimniejsze, na chłodniejsze dni zarzucić taki sweterek bądź marynarkę albo kurtkę. Mi jakoś fajnie tutaj siedzi z tym sweterkiem, słuchajcie. Jest mega kolorowo, bo czemu nie? I jest mega cute. Wiem, że to nie jest dla każdego outfit, szczególnie do szkoły, na uczelnię, ale mi bardzo pasuje, wiecie, może jakiś taki piąteczek czy coś. Uważam, że naprawdę jest bardzo fajny i również ta sukienka jest bardzo wygodna i słuchajcie, również jest skąd? Z Primarka. Ten film powinien się nazywać Haul z Primarka, bo ostatnio też kupiłam tą sukienkę właśnie w Londynie, w Primarku i ja się w niej zakochałam. Kowbojki wyglądają z bliska tak i ja je kiedyś dostałam z Renę. Tutaj mamy kolejną sukienkę i jest to taka grubsza sukienka, też taka sweterkowa, tylko już w kompletnie innym stylu, z rozcięciem tutaj, z fajnym dekoltem zapinanym na guziki. O, też do tego stwierdziłam, że kowbojki będą tutaj mega pasować, ponieważ kowbojki to też hit tego sezonu, naprawdę wszędzie były kamizelki w tym roku, kowbojki, piżamy i nie wiem co jeszcze, ale myślę, że te trendy będą się jeszcze ciągnęły przez długi, długi czas. W ogóle takie sukienki, trochę grubsze, cieplejsze, to super alternatywa na jesień, zimę. I zaraz wam pokażę jeszcze inną sukienkę, którą posiadam, taką cieplejszą. Jeżeli chodzi o tą bransoletkę, to jest ona z Bershki. I bardzo ją lubię, bardzo fajnie wygląda przy każdej stylizacji i dodaje taki bardzo fajny akcent. No i tak się prezentuje kolejna sukienka. Bardzo jest wygodna, ale to już wiecie, że wszystkie moje stylizacje są wygodne i modne. Dodałam również do tej sukienki tę samą bransoletkę. Poprzednia sukienka, którą miałam na sobie, była z La Mani, a ta jest z Mosquito. Tym razem postanowiłam przypiąć sobie czarną kokardkę. No i kochani, outfity na cały tydzień mamy już z głowy. Bardzo się cieszę, że byliście tutaj ze mną. Po więcej stylówek wpadajcie oczywiście na Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! I powodzenia w szkole i na studiach. Trzymam za was kciuki.